No, siemaneczko. Słuchajcie, dzisiaj krótki filmik. Taki o tym przepięknym bananku. Pewnie poznajecie, co to jest. Oczywiście jest to banan Musa acuminata Florida. Charakterystyczne dla niego tutaj różowe ogonki liściowe. O, a tutaj Musa pies. Oczywiście pomaga cały czas. No i słuchajcie, i tak to wygląda. Nie wytrącaj mi telefonu, kochany. Słuchajcie, bananek w zeszłym roku kupiony z Tissue Culture, miał 3 cm. No i co, i zimę całą przezimował na macie, później wysadzony do doniczki, poszedł do szklarni, tak sobie w szklarni stoi. Jak widzicie, przebarwionka ma naprawdę zarąbiste. O, tu są domowe liście zimowe, tak wyglądają. A tak wygląda liść, który już jest rozwinięty normalnie podczas ciepłych dni. No jest różnica, przyznacie. No, tu jest kolejny zimowy i tu jest kolejny zimowy. Takie wąskie liściory. A tu są te takie naturalne, prawdziwe liście. Także Florida ma się dobrze. Mam nadzieję, że tam kolejną zimę u mnie przezimuje. Może da jakieś odrosty. Życzyłbym sobie tego. Tak wygląda. Bardzo ładny bananek. Także pozdrawiam Was. I na koniec Wam jeszcze pokażę pepinko. O, widzicie, już takie są. Trzymajcie się, na razie. Cześć.